Leki! Nie! Nie! Siemanko, dzisiaj pokażę wam, jak postanowiłem zabezpieczyć poddasze przed inwazją wszelkich gryzoni, w szczególności kun. Będzie tu wełna, a gryzonie potrafią niezłe spustoszenie w wełnie zrobić. Tutaj jest szpara dylatacyjna 2 cm. Odcięłem jedną linkę, żeby łatwiej było siatkę założyć, potem będzie uzupełniona. Siatkę kupiłem taką milimetrową, oczko centymetr na centymetr. No i jakiejś wielkiej filozofii nie ma. Siatka była w rąkach. Była w rące. Tak wygląda przycięta na 26 cm, akurat u mnie tyle jest. No i co? Metr szerokości, to jest akurat około 80 cm. Można sobie zaznaczyć, gdzie ją zagiąć. Ścięcie ścinam 2 cm, czyli dwa oczka z góry, dwa z dołu. Siatka zagięta w tym miejscu, gdzie będzie ścięta. W ten sposób. Teraz sobie mierzę, gdzie wychodzi zagięcie z drugiej strony. Wycinam znowu na 2 cm. Tutaj jest. Z dołu też. Dwie. Kratki, tralalala, zagięcie, tak żeby tu folii pana izolacyjnej nie uszkodzić. No i teraz narożniki sobie zawijamy. Oczywiście kolejnym zabezpieczeniem przed kunami, innymi gryzonami, powinna być podbitka dobrze wykonana. No ale to jest takie zabezpieczenie dodatkowe. Generalnie teraz trzeba umieścić siatkę w maszynie losującej, czyli tutaj. Trochę zrobiłem błąd taktyczny, że nie zrobiłem tego przed przybiciem sznurka. No i teraz tutaj trzeba dopasować. Ona się ładnie tutaj sama poddaje. No i przybijać można albo na gwoździe. Niektórzy tu robią też jeszcze deseczki. No ale tutaj chyba myślę, że takie zabezpieczenie. Siatki. I dobija tam, gdzie jest cięższy dostęp. No i tak trzeba z każdym otworem. A druga strona, ona tutaj ładnie wtedy będzie nam. Opcji, żeby coś się tutaj przedostało. Myślę, że takie siatki gryzonie też nie przegryzą. Powiedzcie, co na ten temat sądzicie. Gryzonie i może powiedzieć coś na ten temat. Się okaże, że komuś przegryzło, to będzie podłączone pod prąd, po prostu oczywiście za taki. No a tutaj z racji tego, że łatwiej się wkręca tutaj niż wbija w tą deskę, no to tutaj w górę idą sobie wkręty, które też łapią tą siatkę. Na takiej szerokości będzie ich koło, nie wiem,
7. Teraz policzymy. Siatka kupiona w internecie kosztowała 50 metrów, jeżeli dobrze pamiętam, około 300 a 400 stóp, nie pamiętam dokładnie, bo kupiona była dosyć dawno, ale tak jakoś wychodziła. Może raczej nie wkręcę. Tutaj las niedaleko, więc kuny mogą tutaj sobie bukować. Generalnie miejsce dobre. A człowiek, powiem wam taką ciekawostkę, że na Warszawie, tam gdzie mieszkamy, też kiedyś w Skodzie kuna załatwiła całą wioskę. Wymiana wiązki i robocizna wyszła tutaj dwa z kawałkiem. Był problem z wtyskami, nie wiadomo było co, była pompa wymieniona, wtyski regenerowane. A najśmieszniejsze, że uszkodzenia na pompie, na wiosce nie było widać. Ale po wymianie wioski problem ustał. A znajdowałem w samochodzie kawałki chleba. Teraz w samochodzie jeżdżą kostki od toalety i odstraszać, aczkolwiek chyba muszę kostki teraz wymienić, bo ostatnio dolewałem płytu i chlebek znowu był w środku. Niech te zwierzątka lepiej sobie żyją w lesie. Ja wiem, że tam zasilnik to ciepło i fajnie, ale dla człowieka nie fajnie. Gryzorią mówimy stanowczo nie. No i operacja, nie wiem, koło 10 minut, 10 minut, 7. Widzicie? No i teraz wam pokażę mniej więcej, jak to z bliska wygląda. Dajcie tylko, że startuje gimbala, to byście prosto widzieli. Cyk, się włączył. Tak to wygląda, efekt końcowy. Myślę, że nic niefajnego się przez to nie przedrze. Także powietrze się tu dostaje, a siatka jest tutaj ładnie przybita i jest to zabezpieczone, spoko. No i tyle. Tutaj oczywiście będzie ta linka do waty uzupełniona zaraz i wszycho. No to taki szybki tutorial, niby sprawa oczywista, ale może komuś się przyda. Na razie.